Żyjemy w świecie, w którym otaczają nas różne zapachy. One towarzyszą nam od naszego urodzenia. Kiedy rodzi się małe dziecko, pierwsze, po czym poznaje swoją mamę, to właśnie zapach. Dopiero później włączają się pozostałe zmysły. Potem jest zapach rodzinnego domu. Kiedy dorastamy, także po zapachu poznajemy, czy ktoś nam się podoba, czy nam się nie podoba. Jaki jest zapach Pana Boga? Kiedy wchodzimy do starego drewnianego kościoła, myślę, że jest to najbardziej widoczne. Taki kościół pachnie inaczej niż nowoczesny, zbudowany z kamienia czy cegły. Kościoły katolickie, gdzie używa się kadzidła, pachną inaczej niż kościoły ewangelickie, w których kadzidła nie ma. Jaki jest zapach Pana Boga? W Ewangelii według świętego Marka w 14 rozdziale czytamy: A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku, przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Tę opowieść przytacza trzech spośród czterech ewangelistów. Ich opowieści różnią się. Jan pisze na przykład o tym, iż kobietą tą była Maria, siostra Łazarza, którego Jezus wskrzesił, i ona przyszła i z wdzięczności rozbiła słoik olejku nardowego i wylała go na ciało Jezusa. Było go tak dużo, że najprawdopodobniej wystarczyło go zarówno na głowę, jak i na stopy Jezusa, które kobieta, rozpuściwszy swoje włosy, otarła nimi. Olejek nardowy, on jest wspólny dla tych trzech opowieści ewangelistów. Muszę przyznać szczerze, że nigdy w życiu nie wąchałem tego zapachu. Nie potrafię go sobie wyobrazić. Wiem jednak, że także w dzisiejszych czasach należy on do najdroższych olejków eterycznych. Malutki 5-mililitrowy słoiczek kosztuje około 100 zł. Ma on właściwości lecznicze. Uspokaja serce, leczy choroby związane z układem pokarmowym. Ma różnorodne działanie. Dlaczego Maria, dlaczego kobieta z Betanii rozbija alabastrowy słoik i wylewa na głowę Jezusa jego zawartość? W Izraelu był zwyczaj, że zanim król wyruszał na wyprawę wojenną czy jakąś inną ważną decyzję miał podejmować w swoim działaniu, namaszczano go. Nie tylko wtedy, gdy zostawał królem, ale przy każdej takiej okazji. Teraz ta kobieta w Betanii namaszcza Jezusa. Namaszcza go na swojego króla i Mesjasza. W Pieśni nad Pieśniami w pierwszym rozdziale jest piękne słowo. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Maria namaszcza Jezusa. Wycierając jego stopy swoimi włosami, nabiera nie tylko zapachu nardu, ale nabiera dosłownie i w przenośni zapachu Jezusa. Od tej pory ten zapach będzie roznosił się w całym jej życiu. Będzie jej towarzyszył. Ona chce pachnieć Jezusem. Chce Jego błogosławieństwa, chce Jego mocy, chce Jego wsparcia, ale przede wszystkim, kiedy będzie widziała Go ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będzie mogła powiedzieć, tak, to jest mój Jezus, mój Zbawiciel. Powiedz mi, czym pachniesz, a powiem Ci, kim jesteś. Życzę Ci, drogi widzu tego dzisiejszego rozważania, abyś pachniał Jezusem, aby w Twoim sercu pachniało wspaniałą wonią zbawienia. Miłej niedzieli.